You were born to do this. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect 2. Oczywiście edycja legendarna. Zostaw oczywiście suba, jak jesteś nowy na kanale, nie zapomnisz o dzwoneczku. I oczywiście zajrzyj też do linku w opisie. My dzisiaj zajmiemy się na początek stworzeniem, zrobieniem właściwie, zhakowaniem pewnych rzeczy, które dostaliśmy, na które dostaliśmy zlecenie od babeczki, która jest aktualnie nad nami. Wejdziemy sobie tutaj jeszcze na chwilę, żeby pogadać z nich series. Witaj, komandorze Shepard. Liara ucieszy się na twój widok. Jesteś asystentką Liary? Tak. Liara powierza mi zdobywanie przydatnych informacji. Nie mam tak rozległych kontaktów jak ona, ale dostarczam jej dodatkowych danych. Praca z nią to prawdziwy zaszczyt. Jaką reputacją cieszy się Liara na Ilium? Jest bardzo szanowana. W ciągu zaledwie kilku lat zbudowała rozległą siatkę kontaktów. Mogłaby zdobyć jeszcze większe wpływy polityczne, gdyby nie była tak skupiona na sprawach osobistych. Ale uważam, że to ona powinna ci o tym powiedzieć, nie ja. Na razie. Oczywiście, pani komandor. Dobra, tak jak już wspominałem, zajmujemy się dzisiaj questem, tym, hakowaniem systemów. Szukaj terminali bezpieczeństwa, hakuj, a następnie znajduj dane w pobliżu i przesyłaj je Liarze. Fajnie by było, jakby można było sobie te questy jakoś oznaczać. To by było kurwa zajebiste po prostu. Ale tego się nie da zrobić. Wydaje mi się, że to są te niebieskie rzeczy, więc pójdźmy tam. A przynajmniej spróbujmy się tam dostać. No ale przy okazji też będziemy szli i patrzyli, czy gdzieś tutaj nie ma właśnie jakiegoś. Słuchaj, wiem, że rodzina Kirosa pilnie potrzebuje tych danych. Nasana Dantius nie dała nam czasu, żeby się spakować. Dobra. Jesteśmy teraz tu, więc na pewno nie musimy iść tutaj. Ale sprawdzę, czy... No nie, no tutaj ewidentnie nie ma nic do hakowania, więc przechodzimy dalej. Przez ten tutaj drzwi, przez ten korytarz. W życiu nic nie jest pewne. Dlatego jeszcze chyba nie byłem po tej stronie. Wystarczy kontrakt i pozwolenie, żeby sprzedać coś tak niebezpiecznego? Dobra, i teoretycznie to są tutaj. Jesteśmy w układach Terminusa. Wszystko jest niebezpieczne. To jest ten terminal. Albo podatki i ścisły monitoring, żeby zachować resztki kontroli, albo przemytnicy zdobędą monopol. Dobra. I według tego, co jest w questie... Aha, a dalmierz jak się odpala? Spróbujesz sił jako komandoska? A czemu nie? Każda Asari jest biotyczką. Dlaczego tego nie wykorzystać? O cholera, świetny ten karabin snajperski. Skoro tak mówisz. Okej. Okay. W ten sposób to działa, dobra. Czy po prostu tak jak... Szukamy broni. Tak jak pika, to w tą stronę trzeba iść. Hej, mam na tam widziałem drugi ten terminal. Nadal mi się wydaje, że to straszne. Tam jest chyba trzeci jeszcze, nie? Wszystkie zagrożenia są wypisane na opakowaniu. Tego... Nie, jeszcze mi się nie udało. Ona chce, żeby było legalnie. Sama nie wiem. Przyjaciel jest mi winien przysługę. Poproszę go o zbadanie tego kontraktu. Czy to już się udało zrykować? Nie. Skakowałem jeden. Czasami mówisz takie rzeczy, że... Sama nie wiem. Może to dlatego, że miałaś ojca batarianina. No proszę, będziesz mi to wy... Może dla ciebie zaćmienie to zabawa. Ja myślę o przyszłości. Ode mnie zależy przyszłość mojego klanu. Czy ja muszę po każdym tym... Tylko o rozmnażaniu się? Nawet nie zaczynaj. Czy ja muszę po każdym tym wrócić do niej? Nie no, tu jest jeszcze jakiś terminal. Thank you.
Jesteś pewna, że ta broń i pancerze będą wystarczająco dobre dla zaćmienia? Tak, mam przyjaciółkę w zaćmieniu. Powiedziała mi, w co się powie. Słuchaj, uspokój się. Tax nigdy się nie zorientuje, że brakuje kilku rzeczy. Nie, nie mogę tam pójść, bo to miejsce zbrodni. Zamknęli je. Nie wiem. Hej, jesteśmy przyjaciółkami. Nigdy cię tak nie nazwałam. Nie, ale myślisz o tym. Myślisz, że łatwo było dorastać jako czystokrwista? Ile głupich rzeczy zrobiłam, żeby uniknąć drwin. Wyśmiewasz się z tych głupich ćpunów. Mogłam. Mamy drugi, tak? A to nie jest trzeci? Nie chciałam. Dobrze, słuchaj, przejrzę ten kontrakt jeszcze. Od zniszczenia Destiny Ascension upłynęło. Nie, no to są fakty, galaktyki. Czyli jeden to był ten, drugi to był ten. A ty? Spróbujesz sił jako komandoska? A czemu nie? Każda Asari jest biotyczką. Dlaczego tego nie wykorzystać? O cholera. Pytanie, gdzie jest trzeci? Czy to jest może to na tam na środku? Nie. Może tam. Jedno z tych dwóch, co tam są. Wierz mi, dzięki towarom z układów terenu. A nie, to jest to. Dobra. Okay. No nie wiem. Niektóre są chyba niebezpieczne. I o to chodzi. Im bardziej niebezpiecznie, tym więcej pracy przy kontraktach. Dobra, daj mi z fioletowym napisem. Mamy. Czy po prostu od tego samego. Nawet powiem ci, że już tam idę. Słyszałaś na przykład o tym nowym narkotyku, który powoduje trwałe uszkodzenia układu nerwowego? To okropne. Kontrakt przewozowy ma 12 stron, a do tego pozwolenie na użytkowanie. Policzyłam sobie neuronów biotycznych. Próbowałam już wszystkiego. Dobra. Wracamy w takim razie do Liary, pogadać z nią i powinniśmy dostać kolejne informacje na temat kolejnych misji, które robimy i które będziemy robić oczywiście później, bo bez tego byśmy tego nie ruszyli wszystkiego. Batariańska grupa handlowa ogłosiła, że chce pozwać Radę Cytadeli. Batarianie twierdzą, że niewolnictwo to kluczowy element. Shepard, jak dobrze cię znowu widzieć. Dziękuję, że zdobyłaś dla mnie te dane, Shepard. Proszę, to niewiele, ale może przyda ci się podczas misji. Pamiętasz handlarza cieni? Dzięki tym danym może zdołam znaleźć pakiety informacji od jego agentów. Mam za dużo na głowie. Przypomnisz mi, kim jest handlarz cieni? To najpotężniejszy i najbardziej niebezpieczny dealer informacji w galaktyce. Nikt nie wie, kim jest naprawdę. Spekuluje się, że to w rzeczywistości grupa dealerów działających pod wspólną nazwą. Uciekasz przed handlarzem cieni? Mogę ci pomóc. Właściwie należałoby raczej powiedzieć, że to handlarz cieni ucieka przede mną. Zetknęłam się z nim niedługo po twojej śmierci. Od tamtej pory robię wszystko, to żeby brzmi go dokość. W ogóle. Te dane mi w tym pomogą. Nie możesz się do mnie przyłączyć, bo ścigasz handlarza cieni. A jeśli pomogę ci go znaleźć? Przykro mi, Shepard. To nie działa w ten sposób. Muszę znajdować wskazówki, wyłapywać informacje. Muszę pracować. Nie będę mogła tego robić na Normandii. Bardzo żałuję. Nie pamiętam, żebyś kiedykolwiek chciała kogoś zabić z zimną krwią. Co ci zrobił handlarz cieni? Mój przyjaciel i ja wykonywaliśmy zlecenie. Złapali nas ludzie handlarza cieni. Tylko ja zdołałam uciec. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy go przesłuchują, ale muszę go znaleźć. Zawdzięczam mu życie. I muszę sprawić, by handlarz cieni zapłacił za to, co zrobił. Daj znać, jeżeli będę mogła jeszcze coś dla ciebie zrobić. Dzięki, Shepard. Tak zrobię. No dobrze, czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Na Ilium przebywa Asari imieniem Samara. Wiesz, gdzie ją mogę znaleźć? Samara, tak.
Niedawno przyleciała i zarejestrowała się u oficer migracyjnej Dary. Darę znajdziesz w centrum transportowym. Czemu Samara musiała się rejestrować? Jest przestępczynią? Nie, wręcz przeciwnie. Samara to egzekutorka, należy do starożytnej sekty wojowniczek Asari. Więcej dowiesz się od Dary. Dzięki za pomoc. To wszystko, co chciałam wiedzieć. Oczywiście. Daj mi znać, jeśli znowu będziesz potrzebować pomocy. Do zobaczenia później, Liaro. Dobra. Porozmawiaj później, dowiedz się, czy ma jakiś cel. Dobra. Pomóż Liarze później. No dobra. Ale coś jeszcze powinno się nam zaktualizować, tylko oczywiście... Shepard, jak do... Shepard, w czym mogę ci pomóc? Wiem, że szukasz handlarza cieni. Cerberus dał mi dane mówiące, gdzie go znaleźć. Zainteresowana? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadowbroker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadowbroker. Why did the Shadowbroker want my corpse? He was going to sell you to the Collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So, you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. I didn't know how you'd feel when Cerberus restored you. If you'd feel betrayed or... They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. Hadn't even dreamed. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Okej. Okay. To nam się no zaktualizowało. Jeźdź taksówką do Liary. Dobra, ale tutaj coś jeszcze jest. Centrum transportowe. Raczej będzie tu jest to samo, tak? Czyli tutaj. Dobra, laseczki, wracamy. Czy jesteś Guarianinem albo Volusem? I zmęczyło cię pomijanie w awansach z powodu dyskryminacji pracowników w egzokombinezonach? Genetic Paradigms zaprasza cię na terapię adaptacji środowiskowej. Nasz wykwalifikowany personel odnosi sukces... Słuchaj, wiem, że rodzina Kirosa pilnie potrzebuje tych danych. Nasana Dantius nie dała nam czasu, żeby się spakować. Przepraszam, wiesz, gdzie mogę znaleźć Serinę? Już jej tu nie ma. A, to tobie pomagała. Znalazła pracę poza planetą. Nie powiedziała gdzie. Dała mi coś dla ciebie. To chyba wiadomość. Nie powiedziała nic więcej? Dała mi to i odeszła. Nawet się nie pożegnała. Hej, Shepard. Właśnie miałam rozpocząć nowe życie, ale usłyszałam wieści. Ta suka nie żyje. To pewnie oznacza, że twój przyjaciel żyje i wykonał robotę. Powiedz mu, że ma u mnie drinka. Powodzenia. Okej. Okay. Znaczy do centrali transportowej.
Muszę wracać do pracy. Z kim ja mam tu kurwa pogadać? Z tym kolesiem? O co chodzi? Mam tu ważną rozmowę. Może warto, żeby rodzina chwilę poczekała. Masz tu dane, o które się niepokoiłeś. Czy to archiwum reprodukcyjne rodziny Kirosa? Och, wybacz, że byłem nieuprzejmy. Cała moja rodzina się zamartwiała. Te dane są bezcenne. Już straciłem nadzieję, że odzyskam je z budynku Nasany. Dlaczego te dane są takie ważne? To genetyczne archiwum całej rodziny Kirosa. Używa się go do negocjacji reprodukcyjnych najwyższego szczebla. To chyba coś podobnego do ludzkiego rodowodu. Bez niego twoja pozycja negocjacyjna jest bardzo osłabiona. Gdybyśmy stracili te dane, moja rodzina ucierpiałaby na wiele pokoleń. Mogłaby nawet wyginąć. Oto twoje dane. Mam nadzieję, że wam się przydadzą. Nawet nie wiesz, jak bardzo, człowieku. Nie mam pojęcia, kim jesteś ani skąd je masz, ale dziękuję. A tu coś za fatygę. Niech ci los sprzyja. Dzięki tobie sprzyja też nam. Nie wiem, czy to to. Raczej nie. No właśnie. Kurna. Dotrzyj do centrali transportowej. Oficer migracyjną Darą w centrum transportowym. Raczej nie idę dobrze teraz. Wystarczy kontrakt i pozwolenie, żeby sprzedać coś tak niebezpiecznego? Jesteśmy w... Nie, jeszcze nie. A, tylko ona nie jest w centrum transportowym, tylko w policji. Mogę czymś pomóc? Szukam wojowniczki Asari imieniem Samara. O nie, co ona zrobiła? Zabiła kogoś? Spokojnie. Muszę tylko z nią porozmawiać. Co za ulga. Samara jest pierwszą egzekutorką, która przybyła do Nosastra i boję się, że zacznie strzelać. Kilka godzin temu udała się do portu kosmicznego. Jeśli chcesz się tam dostać, podest na tamtym balkonie przywoła taksówkę. Gdy się z nią spotkasz, zachowuj się uprzejmie. Egzekutorki ucieleśniają nasze najświętsze prawa i zwykle trzymają się przestrzeni Asari. Ona nie jest przyzwyczajona do kontaktów z obcymi. Czy Samara naprawdę jest aż tak niebezpieczna? Ci, którzy przestrzegają prawa, nie mają się czego obawiać. A każda egzekutorka bez wahania odda życie w obronie niewinnych. Egzekutorki są zobowiązane zabijać, kiedy napotkają zło. W przestrzeni Asari to się sprawdza. Ale denerwuje się tym, że jedna z nich jest tutaj, gdzie inne rasy mogą stworzyć nieprzyjemną sytuację. Dlaczego martwi cię to, że może się zetknąć z przedstawicielami innych gatunków? Kiedy egzekutorka zabija Asari, uznajemy, że miała ku temu powód. Nawet bez dowodów. Ale co będzie, jeśli Samara zabije człowieka? Uważasz, że przymierze zrozumiałoby jej działania i uszanowało jej uprawnienia? Wy nie radzicie sobie nawet ze swoimi własnymi religiami. Czy przymierze to zrozumie i zaakceptuje? A może zażąda dowodów? Miałabym poważny problem. Opowiedz mi o egzekutorkach. W dużym stopniu przypominają widma. Egzekutorki przemierzają przestrzenia Asari, chronią słabych i karzą winnych. Pistoletem. Większość z nich ma do spełnienia jakąś życiową misję, ale jeśli zetkną się z bezprawiem, poświęcą czas, aby je zwalczać. Co może być problemem? To starożytny zakon, który szanujemy, ale obecność jego członkini w Nos Astra budzi niepokój. Widma działają z ramienia Rady. Kogo reprezentują egzekutorki? Co? To trochę jak... Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć człowiekowi. One reprezentują swój kodeks. Nasz kodeks. To bardziej przypomina grupę religijną niż wydział prawny. Żadna przestrzegająca prawa Asari nie zakwestionuje rozkazu egzekutorki. Są zupełnie niezależne i żyją według własnego kodeksu. Egzekutorka prędzej umrze, niż go naruszy. Szukam Samary. Powiedziałam ci, że jest w handlowej części portu. Możesz wezwać taksówkę, służy do tego podest na tamtym balkonie. Z podwyższenia na tamtym balkonie możesz wezwać taksówkę. No nie byłem pewny, czy już to klikałem. Ale widzę, że tutaj coraz więcej mamy osób. Zostały 3 miejsca wolne. A ty dokąd się wybierasz? Zabieram swoje towary na Omegę, pani detektyw. Nigdzie nie pójdziesz, handlarzu.
Najpierw muszę wyjaśnić to morderstwo. Nie miałem z tym nic wspólnego. To sprawka tych najemnych zbirów, których nie potraficie się pozbyć. Ofiara była twoim wspólnikiem. Jesteś w kręgu podejrzanych. Powiadomię cię, kiedy będziesz mógł opuścić to miejsce. A co z tą egzekutorką, która właśnie się pojawiła? Wszyscy mówią, że może wpaść w szał i zacząć zabijać. Muszę stąd wyjechać. Zabija tylko tych, którzy łamią prawo, więc ty, Pitnefor, nie masz się czego obawiać. Jeśli będę potrzebna, znajdziesz mnie na posterunku. Czy tego gościa skądś nie kojarzę z pierwszej części? Czego chcesz? Mam już na karku najemniczki, które chcą mnie zabić, tak jak zabiły mojego wspólnika. Nie potrzeba mi więcej kłopotów. A jakby tego było mało? Dziś rano pojawiła się jakaś egzekutorka. Wszystkie inne Asari boją się jej jak ognia. Muszę się wydostać z tego świata. Czy Samara już cokolwiek zrobiła? Asari twierdzą, że egzekutorki walczą zabójczo skutecznie. A jeśli dostrzegą choćby cień bezprawia, natychmiast zaczynają strzelać. Problem w tym, że tutaj bezprawie jest dosyć powszechne. Powiedz mi, jak znaleźć egzekutorkę? Jest w alejce, w której zamordowano mojego wspólnika. Pani detektyw opieczętowała teren, więc jeśli chcesz się tam dostać, musisz z nią porozmawiać. Dlaczego sądzisz, że to robota najemniczek? Kiedy Dakni Kur szedł wczoraj w nocy boczną uliczką, ktoś zabił go strzałem ze strzelby. Widziałem dziś rano jego zwłoki. Użyto podrasowanych kul. To oznacza najemniczki zaćmienia. Na pewno wiesz coś na temat tego zaćmienia, prawda? Czasami robię z nimi interesy. Ale tylko w dobrze oświetlonych miejscach, zawsze z obstawą. I tylko kiedy skończy mi się forsa. To straszne szumowiny. Nawet jak na najemników. Sprzedają czerwony piasek, mnóstwo nielegalnego sprzętu. I są bezwzględnymi zabójcami. Dlaczego te najemniczki miałyby go zabić? I dlaczego uważasz, że szukają też ciebie? Nie mam pojęcia. Jesteśmy niewinnymi kupcami. Ale skoro go zabiły, to na pewno chcą sprzątnąć i mnie. Muszę się stąd ulotnić. Nie wydajesz się być szczególnie załamany śmiercią wspólnika. Dakni Kur był świadom ryzyka, kiedy wyruszył w podróż po kosmosie. W tej chwili martwię się raczej o siebie. W tej chwili niezdrowo jest być Volusem w porcie Nos Astra. A zwłaszcza Volusem, który nazywa się Pitnefor. Pójdę sobie. Okej. Ciekawe, czy nas przepuszczą w ogóle. Nie ma na co patrzeć. Proszę iść dalej. Z kim ja mam pogadać? Gdzie ona poszła? Kiedy byłam młoda, chciałam być egzekutorką. Pomów z Anają. Jak chyba każda Asari. Ty, no gdzie ona poszła? Do środka tam? Tam, tutaj siedzi. Niezłe spluwy. Postaraj się z nich nie korzystać w mojej dzielnicy. W czym mogę pomóc? Szukam wojowniczki Asari imieniem Samara. Jeśli masz do wyrównania jakieś rachunki z Samarą, idź gdzie indziej. I bez tego mam dość kłopotów.
Muszę zwerbować Samarę do mojej misji, a potem wyruszymy w swoją stronę. Zazwyczaj egzekutorki działają samotnie, a w dodatku ciągnie je do bardzo trudnych spraw. To się da załatwić. Zaprowadzę cię do niej, jeśli zabierzesz ją później z mojej dzielnicy. Jest na miejscu zbrodni. Pozwalasz jej chodzić po zabezpieczonym miejscu zbrodni? Jestem Gliną. Udzielę jej wszelkiej pomocy. Poza tym, oglądała miejsca zbrodni na wiele lat przed naszymi narodzinami. Wie, jak się zachować. Bardzo ci zależy, żeby pozbyć się Samary ze swojej dzielnicy. Moi przełożeni chcą, żebym ją aresztowała. Obawiają się, że wywoła jakiś incydent międzygatunkowy. Ale kodeks egzekutorek nie pozwala jej poddać się aresztowaniu. Jeśli spróbuje to zrobić, będzie musiała mnie zabić. Nie mam ochoty umierać, więc jeśli możesz ją stąd wywabić perspektywą jakiejś szlachetnej sprawy, zanim będę zmuszona wypełnić rozkazy, to chętnie pomogę. Jak mogę dostać się na miejsce przestępstwa? To za rogiem. Wyjdź na zewnątrz i skręć w lewo. Poszukaj taśmy policyjnej. Wyślę wiadomość, żeby cię przepuszczono. Uważaj, tutejsze zaćmienie rozpanoszyło się ostatnio po wszystkich zaułkach. Mówiłaś coś o miejscu zbrodni? Ktoś zamordował woluskiego kupca. To robota zawodowca, więc nie mamy tu do czynienia z ćpunami zbierającymi na działkę. Myślę o tutejszych najemniczkach zaćmienia. Nie mam dowodów. Ale jeśli Wolus też miał coś na sumieniu, może chodzi tylko o nieudany interes. Co muszę wiedzieć o tych najemniczkach? Najemniczki zaćmienia to zawodowe zabójczynie. Sprzedają czerwony piasek, handlują nielegalnymi ulepszeniami broni i przemycają przestępców. Kontrolują część zaułków w tej okolicy. Jednak nie udało mi się jeszcze znaleźć ich kryjówki. Co możesz mi powiedzieć o egzekutorkach? Są kimś w rodzaju... Ludzie nazwaliby je mniszkami wojowniczkami. Ich życiem kieruje złożony kodeks, który nakazuje im karać złych i chronić dobrych. Są częścią kultury Asarii od wielu tysiącleci. Już jako dziecko czytałam o nich baśnie. Co sądzisz o Samarze? Jest egzekutorką od ponad 3 ludzkich generacji. Kimkolwiek była, zanim złożyła tę przysięgę, tamta osoba już nie istnieje. Muszę iść. Powodzenia. Lepiej znajdźmy Samarę, zanim zrobi to ta policjantka. No dobra, ale zrobimy to sobie już oczywiście w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i wbijaj do linku w opisie. Miłego popołudnia, trzymaj się i cześć!